Dla Josha Stinsona był to dzień jak codzień w zatrudniającym ponad 300 osób biurze amerykańskiego dewelopera firmy Volition. Przez ostatnie 20 lat studio to wyprodukowało kilkanaście bardzo dobrze przyjętych gier i kilkadziesiąt kolejnych projektów, które z różnych powodów nigdy nie wyszły poza fazę prototypu. To normalne w tym biznesie, ktoś podrzuca nowy pomysł, kilku programistów siada, przygotowuje przykładowy fragment kodu i ustala, czy warto pracować nad nim dalej. Czasem studio dostaje zielone światło i produkt rusza pełną parą. Wtedy do sklepów trafiają hity takie jak Red Faction czy Saints Row. Czasem jednak okazuje się, że to, co działało na papierze, nie sprawdza się w grze wideo i prototyp trafia do kosza na śmieci. Przygrzybując więc biurowy składzik, Josh przyzwyczajony był do odkopywania pozostałości po nieistniejących już pomysłach. Jedna maszyna przykuła jednak jego uwagę. Szara obudowa z napędem CD i logo Sony, przypominająca swoim wyglądem pradawną obudowę pecetową. Był to zestaw deweloperski konsoli PSP. Tylko że Volition nigdy nie wyprodukowało żadnej gry na PlayStation Portable. Ale czy aby na pewno? Wewnątrz urządzenia wciąż znajdowała się płyta UMD z prototypem nigdy nie ogłoszonej gry. W siedzibie firmy mało kto w ogóle jeszcze pamiętał, że w studiu bawiono się kiedyś devkitem PSP, ale ciekawość Josha i jego kolegów po fachu nie dawała im spokoju. Kilka konwersacji mailowych z byłymi pracownikami studia później, sytuacja zaczęła się klarować. Panowie odnaleźli właśnie zapomnianą, zaginioną i anulowaną grę bijącej rekordy popularności serii Saints Row. Według tego, co udało im się ustalić, historia niedokończonej produkcji wyglądała następująco. W roku 2008 do sklepów trafia Saints Row 2, prześmiewcza gra akcji w otwartym świecie, próbująca konkurować z nabierającym powagi Grand Theft Auto 4. Gra spodobała się graczom, sprzedała w przyzwoitej liczbie egzemplarzy, więc wydawca, firma THQ, zamówiła rozpoczęcie prac na odsłoną trzecią. W tym samym czasie pojawił się pomysł zaatakowania innego frontu, na którym dominowało Grand Theft Auto, konsoli przenośnej PSP, gdzie bardzo dobrze sprzedawały się Liberty City i Vice City Stories. Bo cóż, skoro Rockstar Games może zrobić dobrą grę w otwartym świecie na kieszonce, to czemu nie mogłoby się udać Saints Row? Pierwotnie planowano wydać prosty port o nazwie Saints Row 2 PSP, który byłby prymitywną konwersją konsolowej wersji drugiej części gry na urządzenie mobilne. Bardzo szybko jasnym stało się, że jest to zadanie zbyt złożone, biorąc pod uwagę koszta i ograniczenia sprzętu. Pomysł powrócił więc na deskę kreślarską i tak narodziło się Saints Row The Fall, przemianowane potem na Saints Row Undercover. Na początek powstał 122-stronicowy dokument obrazujący założenia projektu. Stworzenie wysokiej jakościowo gry w uniwersum Saints Row, ale biorącej pod uwagę ograniczenia konsoli Sony. Bez ogródek zaznaczono również bardzo wyraźnie, że inspiracje do projektu czerpano bezpośrednio z GTA na PSP, a celem zespołu było dorównanie bądź pobicie jakości produktu konkurencji. Miejscem akcji miał być świat pierwszej i drugiej części gry, gdzieś między wydarzeniami obu odsłon, a mapa nazwana wewnętrznie hybrydą Stillwater składała się z terenu z drugiej części gry z fragmentami przeklejonymi z części pierwszej, by podkreślić czas wydarzeń. Szkice elementów gry składały się na tym etapie bardzo często z prostych grafik posklejanych ze sobą w Photoshopie, bądź nawet rysowanych pospiesznie w Paincie i często powycinanych na szybko z drugiej odsłony. To w takiej formie projekt gry odesłany został do zewnętrznego studia, które miało zająć się produkcją. Volition sprawowało tylko nadzór nad postępami i kierunkiem zbyt zajęte pracami nad swoimi kolejnymi produkcjami. Prototyp, który otrzymało z powrotem, jak można było się spodziewać, był niezwykle prymitywny. Menu gry zbudowane było wyłącznie z prostych przycisków, z których aktywne były tylko te do rozpoczynania nowej gry. Równie prymitywnie prezentował się system tworzenia postaci. Oczywiście wszystkie te elementy byłyby potem odpowiednio rozbudowane. Celem prototypu miało być jedynie przedstawić pomysł. Nad jego prawidłowym wykonaniem głowiono by się dopiero po jego akceptacji. Undercover rozpoczynało się od prostego samouczka na terenie Akademii Policyjnej. Gracz uczy się podstaw sterowania, testując przy tym działanie różnorakich broni na strzelnicy.
Przerywniki nie zostały jeszcze prawidłowo zaprogramowane, a tylko mechanizmy związane z poruszaniem się i strzelaniem wydają się być w pewnym stopniu dopieszczone, by lepiej obrazować założenia projektu. Zauważalnym jest też brak muzyki i tymczasowe efekty dźwiękowe, nie zawsze odpowiadające akcji na ekranie. Po ukończeniu samouczka gracz przenoszony był do otwartego świata i tu niestety prototyp zdradzać zaczynał swoje największe niedociągnięcia. Zaprogramowana już spora mapa była pusta, zachowanie przechodniów bezsensowne, a sterowanie pojazdami bardzo wstępne. W centrum porozkładane były testowe markery umożliwiające rozpoczęcie kilku testowych misji. Oczywiście wszystko na tym etapie prac było niezwykle prymitywne, od błędów w skryptach po brakujące animacje. Im dłużej spędzało się czas z prototypem, tym częściej zauważyć można było bijące w oczy niedociągnięcia. Niektóre zabawne, niektóre wręcz przerażające. Fizyka jazdy wozów była tak zabawna, że nie jeden youtuber mógłby zrobić dziś karierę na gameplayach z nich. Niektórzy piesi włazili prosto w ściany, kierowcy wystawali z samochodów niczym lalki w dziecięcych zabawkach. Najbardziej przerażający byli jednak zdeformowani piesi, którzy kompletnie zgliczowani sunęli po chodnikach bądź niczym monstra rodem z horroru lewitowali nad ziemią, aż prosząc się, żeby skrócić ich męki. Przywilejem prototypów jest to, że mają prawo nie działać, więc to samo w sobie nie było zbyt dużym problemem. Problemem był za to fakt, że studio powoli zaczęło oswajać się z myślą, że na swoim budżecie i na umierającym już PSP nie ma zbyt dużych szans na stworzenie gry, która mogłaby konkurować z Grand Theft Auto. Dlatego ostatecznie projekt trafił do kosza, zanim został publicznie ogłoszony. I gdyby nie dociekliwość Josha Stinsona, to prawdopodobnie nigdy byśmy się o nim nie dowiedzieli. Udało mu się nie tylko przekonać swoich kolegów ze studia do podzielenia się informacjami o grze ze światem, ale nawet publicznie udostępnić jej prototyp, który dziś pobrać można z internetu i legalnie odtworzyć w emulatorze PPSSPP. Dzięki niemu i innym programistom z Volition odkryto kolejną zapomnianą opowieść, która w przeciwnym wypadku zaginąć mogła już na zawsze.